Kwestia kurdyjska od co najmniej stulecia stanowi stały problem na Bliskim Wschodzie. W ostatnich tygodniach temat ten przypomniały negocjacje Turcji ze Szwecją i Finlandią. Turcy domagają się zaprzestania wsparcia dla terrorystów, przez co rozumieją głównie środowiska kurdyjskie. W tym filmie przedstawimy niezwykle skomplikowaną i w Polsce szerzej nieznaną kwestię kurdyjską. Kim są Kurdowie? Czym jest Kurdystan? O co chodzi w sporze kurdyjsko-tureckim? O tych i innych kwestiach opowiemy razem z Krzysztofem Strachotą, kierownikiem zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej w OSW. Kurdowie historycznie zamieszkują obszar nazywany Kurdystanem. Jednak dokładne określenie jego położenia nie jest prostym i jednoznacznym zadaniem. W tym momencie na ekranie pokazuje się mapa z przybliżonym obszarem tradycyjnie zamieszkiwanym przez Kurdów. W ogólnym ujęciu on się ciągnie wzdłuż granicy iracko-irańskiej na południowym wschodzie, przebiega przez pogranicze turecko-irackie i turecko-syryjskie, docierając niemal do Morza Śródziemnego. Jest to obszar ogromnie zróżnicowany geograficznie, bo on jest zasadniczo górzysty, ale jest tam dużo miejsc o charakterze nizinnym. Jest zamieszkały przez Kurdów, ale nie tylko przez Kurdów, i Kurdowie mieszkają też w innych zupełnie miejscach niż na tym obszarze. Nie jest określony jednoznacznie administracyjnie i politycznie. W Iranie mamy prowincję Kurdystan, który nie pokrywa się z tym, co z terenami, które zamieszkują Kurdowie, czy terenami, do których Kurdowie jakoś tam aspirują. Mamy autonomię kurdyjską w Iraku, która również nie obejmuje tych terenów, na których mieszkają Kurdowie, do których Kurdowie aspirują. Mamy nieformalną autonomię w Syrii kurdyjską, która podobnie nie obejmuje tych obszarów, do których Kurdowie aspirują. Otwartą kwestią jest w ogóle kwestia turecka. Według bardzo maksymalistycznych ujęć cała wschodnia i południowa Turcja to jest Kurdystan. Łącznie liczebność Kurdów jest szacowana na 30 milionów. Jednak skrajne szacunki mówią nawet o liczbach od 10 do 42 milionów. Większość z nich mieszka na terenie Turcji i są oni rozsiani po całym kraju, a wielu z nich mieszka w największych tureckich miastach. Szacuje się, że Kurdów w Turcji może być od 10 do ponad 22 milionów, co stanowi od 12 do aż 30% populacji kraju. Poza Turcją Kurdowie żyją w Iranie, Iraku oraz Syrii. Dodatkowo od 1 do 2 milionów z nich mieszka w diasporze w dalszych regionach świata, m.in. w krajach zachodniej Europy czy byłych republikach ZSRR. Mogliście Państwo zauważyć, że zakres liczb, o których tutaj mówimy, jest bardzo szeroki. Niektórzy mówią o tym, że Kurdów jest 10 milionów, a niektórzy o tym, że jest ich 42 miliony. Wynika to m.in. z tego, że pojęcie Kurdowie jest bardzo niejednoznaczne. Zwykliśmy myśleć o nich w kategoriach narodu, jednego spójnego narodu, takiego podobnego do narodów europejskich, ale tutaj się zaczynają schody. Bez wątpienia Kurdowie istnieją, bez wątpienia mają poczucie jakby wspólnoty, ale procesy narodotwórcze w różnym stopniu posunęły się w różnych częściach Kurdystanu. Sami Kurdowie również są bardzo wewnętrznie zróżnicowani. Zróżnicowani są językowo, przynajmniej trzy duże grupy dialektów kurdyjskich, które są dosyć odległe od siebie, tutaj jest, zdaje się, na językoznawców. Podobno dużo bardziej odległe niż języki słowiańskie między sobą, czyli tak naprawdę są niezrozumiałe dla siebie w potocznym użyciu. Są różnice religijne, są wreszcie różnice wynikające z tego, że ci ludzie mieszkają w różnych państwach od kilkuset lat, a właściwie przez całą swoją historię, co powoduje, że pod wieloma względami stają się integralną częścią tych państw swoich, nazwijmy to, macierzystych, podlegają procesom, które odróżniają je od sąsiadów za granicy. I teraz te procesy jeszcze bardziej przyspieszyły w związku z modernizacją, która inaczej przebiega w Turcji, inaczej przebiega w Iraku, w Syrii czy w Iranie, w związku z migracjami, w związku z sytuacją polityczną. Trochę inaczej to wygląda na sytuacjach na terenach ogarniętych wojną, trochę inaczej na tych, na których wojny jako takiej regularnej nie było od kilkudziesięciu czy od kilkuset lat.
Te zróżnicowanie Kurdów widać także, jeśli patrzymy na religię. Większość z nich wyznaje islam w odmianie sunnickiej, praktykowany zgodnie z zasadami szkoły szafiickiej. Jednak wśród Kurdów jest także wiele innych wyznań, w tym nieortodoksyjne wyznania islamskie, religie łączące m.in. elementy islamu, chrześcijaństwa, zoroastryzmu czy inne bardziej lokalne wierzenia. Ważnym nurtem wśród Kurdów są ruchy o charakterze marksistowskim i antyreligijnym. Widać to chociażby w Partii Pracujących Kurdystanu, o której opowiemy w dalszej części filmu. Teraz poświęćmy chwilę historii Kurdów. Ważne jest to, aby zrozumieć, na jakim obszarze żyli Kurdowie. Przez wieki zajmowali oni tereny konfliktów, znajdujące się pomiędzy wielkimi mocarstwami, takimi jak chociażby Imperium Osmańskie czy Persja. I to troszeczkę definiowało właśnie ich odrębność od otoczenia i ich wzajemną specyfikę. Pogranicze, obszary konfliktów, obszary ciężko kontrolowane ze stolicy, w którym władzę delegowano na poszczególne plemiona, na tak zwanych królów, którzy nie tworzyli państw w europejskim tego słowa znaczeniu, o dziedzicznym jakby charakterze, tylko raczej takie przygodne organizmy polityczne, z reguły skoncentrowane dookoła jakiegoś przywódcy czy jakiejś grupy jakby plemion, które spełniały poszczególną funkcję związane z zarządzaniem jakby tym obszarem. I wydaje mi się, że ta pograniczność, ta marginalność, ta pewna odrębność stylu życia, ta niestabilność tego obszaru gdzieś w istotnym stopniu zdefiniowała podstawy tego, kogo dzisiaj nazywamy Kurdami. Warto tutaj podkreślić, że Kurdowie nie wykształcili organizmu państwowego. Tak, to były układy tradycyjne, struktury rodowe, struktury plemienne, były tak efemeryczne, doraźne królestwa, które doskonale sprawdzały się przez pewnie lekko licząc 2000 lat historii przed nowoczesnej. I to też chyba była największy problem kurdyjski, bo oni stosunkowo późno dostali impulsy takie narodotwórcze, takie do tworzenia nowoczesnego narodu. Na początku XX wieku bardzo gwałtownie rozwija się nacjonalizm turecki. Jest on realizowany przez tworzenie silnych mechanizmów państwowych. Nowoczesne idee nie docierały do znajdujących się na obrzeżach kraju Kurdów. Na terenach, które zajmowali, nie było budowanej ani nowoczesnej infrastruktury, ani szkolnictwa, ani komunikacji. Co sprawiało, że oni faktycznie pozostawali odrębni, ale bardziej przez swój sposób życia, przez swoją archaiczny sposób życia, przez niezgodę na zmiany, które wprowadzano w ramach unowocześniania na przykład Turcji. Turcy w tym czasie próbowali stworzyć nowoczesne i sprawne państwo. W efekcie podejmowali próby ograniczenia autonomii tradycyjnych plemion kurdyjskich. Pierwsze powstania kurdyjskie na terenie Republiki Tureckiej, lata 20, lata 30, to jest troszeczkę taka sytuacja, znaczy, gdzie nowoczesna Republika Atatürka, nowoczesne państwo z nacjonalizmem tureckim próbuje objąć pełną kontrolą takiego scentralizowanego państwa te obszary, które były do tej pory pograniczne. I ci ludzie się przeciwko temu buntują. Buntują się rody, buntują się plemiona, wyrastają lokalni liderzy, królowie, niekrólowie. Oni się przeciwko temu sprzeciwiają i niejako wtórnie pojawia się pewna idea, że to ma jakiś związek z kurdyjskością, ale znowu to jest nacjonalizm elit raczej, a nie szerszych społeczności. On jest cały czas jakby archaiczny. Kurdowie, jak wspominaliśmy, zajmowali tereny graniczne pomiędzy rywalizującymi ze sobą państwami. Przez stulecia byli oni wykorzystywani do destabilizacji sytuacji u sąsiada. Stąd bardzo silna historyczna i współczesna tradycja do tego, żeby wspierać plemiona albo wspomnieć te ugrupowania, które po drugiej stronie tej granicy są w stanie sąsiadowi pokazać, gdzie jest jego miejsce, powstrzymać go albo gdzieś go tam zaszachować. I taka sytuacja oczywiście miała miejsce przez ostatnich kilkaset lat, chociaż częściej i łatwiej było Turkom wykorzystywać Kurdów przeciwko szyickim Persom niż odwrotnie, ale działało to w obie strony. I taka sytuacja ma miejsce w XX i w XXI wieku, kiedy w różnych momentach państwa destabilizowały sytuację u sąsiada właśnie w oparciu o Kurdów. Ten pograniczny charakter
ta pokusa do tego, żeby wykorzystywać Kurdów przeciwko sąsiadom, ta nadzieja wykorzystywanych Kurdów do tego, że oni w ten sposób balansują między imperiami, między państwami, wzmacniają swoją pozycję, umacniają swoją podmiotowość polityczną, i absolutne przekonanie, że tutaj nie jest dane nic na zawsze. Z każdym trzeba rozmawiać, niezależnie od tego, jak się pokłócimy, ile sobie krzywd wyrządzimy, nie możemy wykluczać, że jutro będziemy ze sobą współpracować. To troszeczkę przypominam taką anegdotę, którą o Afgańczykach, o pasztunach się mówi, że nie można ich kupić, ale można ich wynająć. Więc różne ugrupowania kurdyjskie prowadziły tego typu politykę wynajmowania się do rozmaitych zadań w celu doraźnych albo bardziej perspektywicznych zysków, na które tam kalkulowano. Imperium Osmańskie według samych Turków zostało zniszczone w wyniku narastających nacjonalizmów. Stąd po jego rozpadzie zależało im, aby Republika Turecka nie miała problemów etnicznych. Dlatego prowadzono antykurdyjską politykę. Po pierwsze, dosyć brutalnie likwidowano ogniska oporu, łącznie z użyciem broni chemicznej przeciwko Kurdom w latach 30. Po drugie, bardzo konsekwentnie promowano nowoczesną turecką edukację, zakazując jednocześnie używania kurdyjskich nazw, kurdyjskiego języka, odwoływania się do kurdyjskiej tradycji. Bardzo intensywnie stymulowano takie drogi awansu społecznego, które nie wiązały się z narodowością. Urbanizację, możliwość robienia kariery, pewną otwartość etnosu tureckiego, który się wtedy dopiero kształtował na tureckość. Znaczy, nie było problemu, żeby zostać Turkiem w momencie, kiedy się rezygnowało ze swojej tej domowej tożsamości albo zachowywało się ją wyłącznie w domu. Niezależnie od tego, czy się było Bośniakiem, Albańczykiem, Kurdem, Czerkiesem czy kimkolwiek innym. Więc to był to taki, powiedziałbym, element zachęty. W tym momencie opowiemy o PKK, czyli Partii Pracujących Kurdystanu. PKK to najsilniejszy, najważniejszy i najbardziej wpływowy ruch wewnątrz społeczności kurdyjskiej. Ona powstała w latach 70. i rozwinęła się w latach 80. Do tamtego czasu wszelkie powstania czy wszelkie jakieś próby autonomii kurdyjskiej opierały się na plemionach, na rodzinach, tak jak rodzina Barzanich w Iraku, które niejako wtórnie szukały sobie kostiumu politycznego czy kostiumu partyjnego. PKK to jest nowoczesna partia leninowska, która z dużą jakby zdolnością do dostosowywania się i do samorozwoju i samozaprzeczania jakby sobie, która właśnie wywalonymi drzwiami weszła do historii właśnie na przełomie lat 70. i 80. Powstała przede wszystkim jako marksistowska, leninowska organizacja rewolucyjna, tak jak wiele podobnych skrajnie lewicowych organizacji w ówczesnej Turcji lat 70. To był okres ostrych walk między skrajnie lewicowymi i skrajnie prawicowymi ugrupowaniami, które ostatecznie ukrócił zamach stanu wojskowy w 1980 roku. PKK, założone i dowodzone przez Abdullaha Öcalana, zwanego APO, stawiało sobie za cel przygotowanie rewolucji społecznej z komponentem narodowym w tym wszystkim, ale przede wszystkim w rewolucji społecznej. Więc była to działalność edukacyjna, to było tworzenie komórek, struktur, jakieś tego typu rzeczy i przejście do walki partyzanckiej w 1984 roku. Ich celem były jednostki wojskowe, posterunki żandarmerii, gdzieś tam rozrzucone po kraju. Porywano turystów, atakowano przedstawicieli administracji lokalnej tureckiej. Jednak celem PKK nie byli tylko przedstawiciele tureckiego państwa. PKK chciała realizować rewolucję ludową, więc na celowniku organizacji znalazła się także kurdyjska arystokracja plemienna, religijni przywódcy czy inni przedstawiciele elity Kurdów. Więc tak naprawdę mieliśmy do czynienia z konfliktem, który PKK toczyło z państwem kurdyjskim, z państwem tureckim, ale równocześnie z elitami własnego społeczeństwa. Takim paradoksem jest, że wtedy na terenie wiosek kurdyjskich powstawały milicje wioskowe, które miały bronić tych wsi przed PKK, które były liczniejsze niż same siły PKK, więc ten konflikt był bardzo zróżnicowany. PKK chętnie korzystała z pomocy zagranicznej.
Swoje bazy PKK miała w latach 80. w Libanie, gdzie przy bardzo głębokim błogosławieństwie Sowietów, którzy wspierali tego typu ruchy przeciwko natowskiej Turcji, gdzie w Libanie PKK współpracowało z baskijską ETA, z irlandzką IRA, bardzo silnie współpracowało z ormiańską ASALO, z rozmaitymi organizacjami terrorystycznymi, narodowo-wyzwoleńczymi, które wspierane przez Sowietów przeprowadzały akcje przeciwko państwom zachodnim czy państwom natowskim. W tym okresie PKK oprócz prowadzenia wojny partyzanckiej na terenie Turcji przeprowadzało też ataki na przykład na dyplomatów tureckich w Europie Zachodniej czy na biura linii lotniczych w Europie Zachodniej. W kolejnych jakby latach, nie wchodząc już jakby w szczegóły, ta baza PKK się przeniosła do Syrii, która miała swoje zaszłości z Turcją i bardzo chętnie wspierała Kurdów PKK, lewicowych Kurdów przeciwko państwu tureckiemu. A później się przenieśli do Kandilu, do izolowanych gór w Iraku na pograniczu z Iranem, gdzie tak naprawdę do tej pory ta ich główna baza jest. Jednak wracając jeszcze do wojny partyzanckiej, w jej wyniku w latach 80. i na początku lat 90. zginęło około 40 tysięcy ludzi. Nie możemy dokładnie powiedzieć, ilu z nich zostało zastrzelonych przez PKK, ilu zostało zastrzelonych przez milicje wioskowe, ilu zostało zastrzelonych przez siły tureckie i kto tak naprawdę za tym stał. Brutalna z każdej strony jakby działalność z paleniem wsi, ze stymulowaniem eksodusu ludności cywilnej do dużych miast. Zamachy terrorystyczne na terenie całej Turcji i te zamachy uderzające w prestiż państwa tureckiego za granicą, tak jak mówiłem, dyplomaci czy jakieś tam biura podróży, co zostawiło bardzo dużo jakby złej krwi u Kurdów, ale nie mniej u Turków, znaczy, oburzonych jakby tym, że ktoś tak konsekwentnie próbuje im rozbić ich państwo, próbuje doprowadzić de facto do zmiany granic, czyli uderza w najbardziej czułe struny pewnego konsensusu tureckiego, znaczy nacjonalizmu i takiego państwocentryzmu tureckiego. Lata 90. i 2000. przyniosły kryzys PKK. Nie mają wsparcia do prowadzenia działalności zbrojnej, próbują się odnaleźć w nowoczesnym świecie, w pewnym momencie im zaczyna brakować lidera, bo jest aresztowany Öcalan. To jest kombinacja, jak stworzyć partię, jak stworzyć poszczególne gałęzie w różnych państwach, znaczy te gałęzie PKK. To jest odejście od nazwy PKK, przez kilka lat nie używano jej, tylko używano nazwy Kongra Gel, potem maskowano to KJK czy innymi nazwami. To jest też odklejanie się środowisk, znaczy zaplecza społecznego od PKK, bo skoro PKK, walka zbrojna, walka terrorystyczna nie jest jakby potrzebna, to należy szukać innych jakby rzeczy. W Turcji powstają kolejne partie kurdyjskie, działacze kurdyjscy próbują politycznej działalności w ramach państwa tureckiego. Podobne rzeczy dzieją się na innym obszarze. A sama PKK, tak jak mówię, przechodzi przez kilka faz jakby przepoczwarzania się. Więc być może to warto o tym jakby wspomnieć. Znaczy formalnie partia PKK zostaje tam rozwiązana w połowie lat 90. Następnie stworzonych są partie jakby krajowe, wśród których jest PKK, ale one wszystkie są podporządkowane quasi-demokratycznym komitetom partii, które się nazywają KJK, czy tworzą jakieś skadrowane instytucje sądownicze, wykonawcze i ustawodawcze. Każda z poszczególnych partii krajowych zaczyna tworzyć swoje siły zbrojne, swoje lokalne struktury cywilne. I to jest o tyle, że tak powiem, ważne, że po pierwsze pokazuje zdolność do dostosowywania się PKK, zdolność do maskowania swojej PKK-owskiej, terrorystycznej tożsamości, bo PKK była uznana, jest uznawana przez Unię Europejską i przez NATO za organizację terrorystyczną. I to nie chodzi tylko o akcje
terroru czy wojnę partyzancką na terenie Turcji, ale handel ludźmi, przemyt narkotyków czy tego typu rzeczy, powiązania z rozmaitymi nieciekawymi ludźmi. Te zmiany w strukturze organizacji kurdyjskich są dziś bardzo ważne. Z tych zależności biorą się pytania, czy ugrupowania Kurdów syryjskich są PKK? PKK by powiedziało, że w sensie ścisłym nie są PKK, są równorzędną wobec PKK oddziałem, partyjną strukturą dotyczącą jakby Syrii, dysponującą swoimi własnymi strukturami wojskowymi i tak dalej, autonomicznymi wobec PKK, która urzęduje w Kandilu i zajmuje się tylko i wyłącznie Turcją. Dla Turków, myślę, że nie tylko jakby dla Kurdów, dla Turków, to wszystko to jest jedna wielka rodzina PKK, występująca pod różnymi brandami. Kierowana czy zdominowana przez Kurdów tureckich, tych, którzy byli kiedyś z Ocalanem, tych, którzy kiedyś się udali na obczyznę i tych, którzy prowadzili walkę. Cywilne i polityczne struktury związane z tą wielką rodziną PKK są oczywiście dziś obecne w Europie. Trudno ocenić precyzyjnie diasporę kurdyjską, ale mówi się o 2-3 milionach nawet Kurdów, którzy mieliby mieszkać w krajach zachodniej Europy, głównie zresztą w Niemczech. I te ekspozytury, powiedzmy, cywilne tego środowiska aktywnie i legalnie działają w Niemczech, w Danii, we Francji, w Skandynawii, w Szwecji, w Norwegii czy w Finlandii, co generuje te dzisiejsze jakby napięcia, czy to jest PKK, czy to nie jest PKK, czy to są terroryści, czy to nie są terroryści, czy oni łamią prawo, czy oni nie łamią tego prawa. Gdy mówimy o współczesnej tożsamości PKK, musimy wspomnieć o tym, że organizacja już dawno odeszła od twardego marksizmu i leninizmu. Bardzo mocno odnajdując się w języku współczesnej lewicy, z bardzo wyrazistym feminizmem, jakimś trochę feministyczne, komunitarystyczne, to wszystko jest bardzo, bardzo nowoczesne i wybiegające nawet w przód względem tego, co się dzieje na samym Zachodzie, co czyni ich zrozumiałymi, atrakcyjnymi, co sprawia, że mają bardzo taki pozytywny wizerunek na tle Turcji z jej wizerunkiem autokratycznego, coraz bardziej autokratycznego państwa, czy tym bardziej z sytuacją państwa islamskiego i radykalnego islamu. Tutaj PKK zdolne bardzo ładnie dialogować jakby ze współczesnymi ideami zachodnimi, mówić tym językiem, przemawiać tymi kanałami, pokazywać dziewczyny skądinąd bardzo silnie obecne w siłach zbrojnych jakby kurdyjskich w Syrii. Jako coś, co pozwala zrozumieć, polubić i utożsamić się. Tutaj dochodzimy do aktualnych sporów wokół Kurdów i Turcji. Pierwszy z nich ujawnił się podczas dyskusji o wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO. Chodzi tutaj o diasporę Kurdów na Zachodzie. Ta diaspora w dużej mierze sympatyzuje i angażuje się w pomoc dla organizacji i środowisk wspierających sprawę kurdyjską. W praktyce są to bardzo często środowiska powiązane czy wywodzące się z tą aktywną i prężną wielką rodziną PKK. Z punktu widzenia państwa zachodnioeuropejskiego to są po prostu ludzie o jakiejś wyraźnej tożsamości, którzy w ramach prawa, które mają mieszkając w takim czy w innym kraju, prowadzą normalną, legalną działalność. Z punktu widzenia Turcji są to ludzie, którzy aktywnie wspierają PKK, bo są to środowiska, hasła, organizacje, kanały powiązane z PKK, aktywnie wspierają ruch terrorystyczny i wywrotowy na terenie Turcji. To są ludzie, którzy zbierają pieniądze na rzecz PKK, to są ludzie, którzy szkolą się wojskowo na terenie państw Unii Europejskiej, czy to są ludzie, którzy według Turków przesyłają broń na Bliski Wschód. I to jest jakby, powiedzmy, to środowisko diaspory i ta niejednoznaczność związana z diasporą. W ostatnim czasie wyszła sprawa z Finlandią i ze Szwecją, zwłaszcza ze Szwecją, w której właśnie Turcy zarzucali, że
udzieliła schronienia osobom poszukiwanym, zezwala na wrogą aktywność, dostarcza broń, bo szwedzką broń rzekomo znaleziono na pograniczu turecko-syryjskim, czy odmawiano od ekstradycji na miesiąc. Lista niuansów tutaj była długa. To jest jakby ta część problemów związanych z tym, jak należy traktować PKK, czy to są terroryści, czy nie terroryści w kontekście zachodnioeuropejskim. Dla Turków to są terroryści, których należy wyłapać i oddać do Turcji, dla zachodniej Europy to zdecydowanie niekoniecznie. Zwłaszcza, że oni są sympatyczni, ci Kurdowie, a Turcja jest niesympatyczna, jeszcze się awanturuje. Kolejna grupa problemów dotyczy kurdyjskich organizacji w Syrii. Mowa tu o SDF i PYD. PYD można nazwać syryjskim odgałęzieniem PKK. Kiedy pojawiło się państwo islamskie, pojawiła się konieczność obrony przed nim i wojna jakby z nim, PYD i PG stało się bodaj najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i dla koalicji antyterrorystycznej, międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, która zwalczała państwo islamskie. Wiadomo było, że dysponują siłą, wiadomo, że dysponują determinacją, wiadomo, że nie mają dokąd uciekać, byli wymarzonym, zmotywowanym sojusznikiem. I Stany Zjednoczone ich wspierały, pomagając im, organizując naloty na siły państwa islamskiego, dostarczając broń, dostarczając instruktorów. Z perspektywy tureckiej, i był to problem narastający, był to właśnie problem. Sami Turcy z bardzo dużą niechęcią, ale jednak próbowali z PYD-em rozmawiać. W Ankarze był goszczonym Salih Muslim, przywódca kurdyjski. Co świadczyło o tureckiej dużej gotowości do tego, żeby z nimi rozmawiać. Przebieg wojny, wsparcie amerykańskie i sukcesy kurdyjskie sprawiło, że ten PYD zaczął rosnąć w siłę. Był zbyt ważny w walce z państwem islamskim, żeby Zachód mógł ich ignorować. Oficerowie amerykańscy po prostu lubili Kurdów. Pasowali im na poziomie ludzkim. Wielokrotnie dawali wyrazy jakby osobistej takiej sympatii. Do Kurdystanu napłynęło syryjskiego dużo ochotników z zachodu. W drugą stronę popłynęły zdjęcia dzielnych dziewczyn, które, że tak powiem, walczą z ludźmi, którzy odcinają głowy niewinnym cywilom. Więc ten PYD rósł jakby w siłę i rosła frustracja turecka wobec tego. Turcja nie spotykała się w ogóle ze zrozumieniem ze strony Stanów Zjednoczonych, że być może należałoby ograniczyć to do zbrojeń, albo być może należałoby wspierać inne ugrupowania kurdyjskie, które skądinąd PYD dosyć brutalnie marginalizował na terenach przez siebie kontrolowanych, co powodowało, że Turcy podejmowali kolejne działania, łącznie z ofensywami lądowymi, przeciwko Kurdom syryjskim, żeby ich odsunąć od granicy. A sama sprawa była jednym z najważniejszych problemów podnoszonych przez Turcję wobec NATO, a zwłaszcza wobec Amerykanów, to jest kurczę nielojalna w ogóle sytuacja. Mamy organizację terrorystyczną, która się przefarbowała pod inne nazwy w Syrii. Wszyscy są zadowoleni z tego, że mogą ich szkolić, uzbrajać i wykorzystywać do jakichś swoich własnych jakby spraw. A ta sama organizacja, właśnie ci sami ludzie, to samo środowisko w tym czasie przeprowadza jakieś potężne fale terroru w Turcji. I to napięcie między tym, do jakiego stopnia Kurdowie w Syrii są sojusznikiem, a do jakiego stopnia nie są sojusznikiem, jaką rolę pełnią w relacjach między Turcją a Zachodem i Stanami Zjednoczonymi, to cały czas jest sprawa otwarta, to jest cały czas sprawa bardzo napięta. Jeden z najważniejszych powodów budzących frustrację turecką, który ciągnie za sobą cały szereg innych rzeczy, które pogłębiają nieufność, a bez mała wrogość między Turkami, a na przykład Amerykanami. Pojawia się więc pytanie, jaka jest przyszłość Kurdów i Kurdystanu? Kurdystan, jakiś Kurdystan istnieje, ale czym dokładnie jest, jak narysować na granicę tego Kurdystanu, to nie wiadomo. Na pewno są Kurdowie, ale pytanie, czy oni są jakby narodem, to nie jest oczywiste. Procesy są bardzo silne i narodotwórcze, i państwotwórcze wśród Kurdów. One są i w Iraku, znaczy jest autonomia kurdyjska i rodzina Barzanich, i trochę bardziej na zachód, w Syrii czy w Turcji, powiedzmy pod egidą PKK. To są bardzo dynamiczne procesy, bardzo takie nieoczywiste, nie mające troszeczkę analogii we współczesnym świecie, bo te procesy, które przechodzą dzisiaj Kurdowie, w dużym stopniu Europa przechodziła w XIX wieku, ewentualnie w XX wieku. Więc one są troszeczkę, powiedziałbym, anachroniczne. Co nie odbiera im autentyczności czy siły.
ten Kurdystan jakoś się próbuje doprecyzować, przynajmniej jakby częściowo. Sytuacja, którą mamy od 20 lat na Bliskim Wschodzie, słabość Iraku, słabość Syrii, znaczy to, że ani Bagdad, ani Damaszek nie kontrolują w pełni swojego terytorium. To, że toczy się tam konflikty, w które są zamieszani jednocześnie Rosjanie i Amerykanie, albo pojawiają się jak efemeryda państwo islamskie, jakieś zupełnie niepraktykowane od ponad tysiąca lat jakby projekty państwotwórcze. To tworzy troszeczkę taką strefę chaosu, która pozwala Kurdom funkcjonować. Oni są jakby każdy rok umacnia ich jakby odrębność. Co nie zmienia faktu, że każdy z tych rok umacnia wrogość przede wszystkim Turcji do tego, żeby te procesy nie poszły zbyt daleko, bo ostatecznie one będą wymierzone przeciwko Turcji. I to jest sprawa otwarta, znaczy jak się będzie to dalej rozwijało. W istotnym stopniu to będzie zależało od kontekstu zewnętrznego, bo sami Kurdowie wykazali już, jak się wydaje, taki stopień jakby dojrzałości i odporności i umiejętności poruszania się, jak jednocześnie, tak jak w tej chwili na przykład w Syrii, być częściowo pod parasolem rosyjskim, a częściowo pod parasolem amerykańskim. I to w sytuacji, gdy toczy się wojna na Ukrainie. To już jest pewna maestria polityczna. Trudno to, jak powiem, zlikwidować czy wykasować. Ale wydaje mi się, że takie troszeczkę gdzieś pobrzmiewające w Polsce mówienie o tym, że to jest naród 40-milionowy, jak Polacy pod zaborami, to jest jakby coś, co w sposób historyczny i naturalny zasługuje na jedno wielkie państwo, wydaje mi się, że jest troszeczkę nierealistyczne i troszeczkę jakby nierzetelne. Jednak ta różnorodność w ramach Kurdów jest przeogromna, jest nieporównywalna z niczym, czego Polska jakby doświadczyła. Brak tradycji historycznej państwa, obszaru, jakichś tego typu rzeczy również ma swoje znaczenie. Siła alternatywnych ośrodków, no trudno sobie wyobrazić, żeby państwo to mogło powstać za zgodą Turcji, za zgodą Iranu, ale również Iraku czy Syrii, które również mają swoje okrzepłe jakieś tam państwowości. Myślę, że to jest coś, co wymyka się naszej optyce, coś, co się wymyka naszemu doświadczeniu, coś, co jest chyba takim niezwykle interesującą jakby syntezą rzeczy strasznie archaicznych i super nowoczesnych, jeżeli zestawimy jakby te plemienne układy z tym turbo-postmodernizmem PKK, który łączy w sobie przeróżne instrumentarium jakby działania i toczy się w krajach, które się potężnie zmieniają wewnętrznie. Czy to w ramach modernizacji jak Turcja, czy w ramach degradacji jak Syria, czy Irak w ostatnich dekadach. To na dzisiaj wszystko. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.